2 stycznia 2023 rok, rocznica śmierci naszego bohatera narodowego Romana Dmowskiego, który zmarł 2 stycznia 1939 roku. Nie doczekał się rozpoczęcia wojny, II wojny światowej, kiedy hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę. To jest pamięć naszego bohatera. Tutaj spotkaliśmy się wśród przyjaciół. To było straszne, ale on tutaj straszy, także... Polonia amerykańska. On tutaj straszy, także z tym miejscem. Pan Romuald Staroszelec. Chodźmy na front. Stańmy na front. Na front, chodźcie. Jest i Artur, jest i Sławek, drugi Sławek. Jesteśmy na Warszawie, na tu delegacja. Mamy 2 grudnia. Aha. 2 grudnia. Delegacja składa wieńce. Od lewej. Doktor Nabil. Sławomir Zakrzewski. Potem. Którzy oddali życie za Polskę, za budowanie suwerennej, niepodległej, bogatej, katolickiej Polski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wieczny odpoczynek graczy dać Panie, światło dziękuję z Panie Panie. Wieczny odpoczynek graczy dać Panie, światło dziękuję z Panie Panie. Wieczny odpoczynek graczy dać Panie, światło dziękuję z Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Coś powiem? Proszę się. Panie, jest okazja, bo jesteśmy sami i cieszmy się tą chwilą, że możemy coś swobodnie powiedzieć. Jest z nami Bogdan Kulas, który przyjechał tutaj stęskniony za Polską. Witamy Cię serdecznie, bo jesteś nam bardzo drogi, ponieważ masz świadomość. I to jest piękne, że rozumiesz, co tu się w naszym kraju dzieje, kochany. I pomagasz. W Twoim kraju. Ja myślę, że jesteśmy pułkownikiem tego, któremu zawdzięczamy, że Polska jest znowu na mapie Europy. I cieszmy się, że ta Polska jest, ale jednocześnie musimy tę Polskę odzyskać. I oczywiście odzyskać się możemy tą samą metodą, jaką Roman Dmowski tę Polskę nam odbudował. A więc musimy się zorganizować, musimy uświadomić maksymalnie szerokie rzesze społeczeństwa. No i musimy konsekwentnie pracować, a sukces przyjdzie. To już jest data bardzo smutna. 2 stycznia 1939 roku, kiedy zmarł Roman Dmowski, czyli w tym roku wielkiej narodowej katastrofy, utraty państwa, zdawać się mogło utraty tego, co walczył przez długie lata i czego był twórcą tego państwa polskiego. Odrodziło się w innych granicach. W pewnym sensie testament polityczny Romana Dmowskiego, jeżeli chodzi o wojnę światową, wojnę z Niemcami, został spełniony. Natomiast druga smutna refleksja to ta, że po tylu latach już odrodzonej, wolnej Polski w 1989 roku mamy
olbrzymi niedostatek poważnej myśli politycznej z tej szkoły, którą współtworzył Roman Dmowski. I wiele patologii dzisiejszej Polski nie miało miejsca, gdyby jego spuścizna była znana i stosowana w realnym życiu narodowym myśli w Polsce. Ja myślę, że przed nami jest wielkie wyzwanie, żeby tą tradycję szkoły myślenia politycznego na powrót Polakom przywrócić na tak długim okresie, kiedy była zepchnięta na margines i nieobecna, to jest na margines. To wielkie zadanie dla naszego pokolenia i myślę, że powinniśmy poważnie zastanowić się, jak to zadanie zrealizować. Można powiedzieć, że Roman Dmowski był prorokiem, że ziściło się to, co nam mówił jeszcze tuż przed II wojną światową. Między innymi jak podpisywał traktat wersalski, to mówił, że oni nam tego nie darują, że będą wszystko robić, żeby zniszczyć tę naszą odzyskaną niepodległość i dlatego musimy być silnym państwem. Był prorokiem. Przewidział między innymi to, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie, w tych słynnych broszurach. To, co między innymi wspomniał. Ale coś bardzo ciekawego między innymi powiedział, pytał się tak retorycznie, czy Rosja będzie na tyle silna, żeby przyjść nam z pomocą. Nam z pomocą. Nie dają mi słowa tego spokoju, po prostu te słowa jego, biorąc pod uwagę to, co się dzieje tutaj na wschodniej granicy. I czy stać nas na to, żeby wreszcie połączyć siły Słowian? Dla mnie jest to bardzo ważne, ponieważ na Zachód nie mamy co liczyć. W tym wydaniu, co obserwujemy, to Zachód nadal jest wobec nas nieprzyjazny. A Zachód kłóci nas ze wszystkimi naszymi sąsiadami, zwłaszcza z sąsiadami słowiańskimi. I to jest przykre. Roman Dmowski, co między innymi mówił, że za błędy polityków płacą żołnierze w boju, płacą krwią. I żeby do tego nie doszło, wszystko róbmy, żebyśmy nie włączyli się w czyjąś znowu obcą wojnę. Żebyśmy znowu nie zapłacili rachunku za czyjeś plany. Obce nam plany. Dziękuję. Dojdziemy do Korfantowa. Jeszcze chłopaki chcą tam pomnik Korfantego po drugiej stronie ulicy, a tutaj trzeba będzie zdążyć też na 16 do biura. Także ja na tym kończę tą relację. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.